22 maja wspominamy świętą Joachimę de Wedruna, zakonnicę. Joachima de Wedruna urodziła się 16 kwietnia 1783 roku w Barcelonie jako córka Wawrzyńca i Teresy Vidal. Od najwcześniejszych lat marzyła o życiu zakonnym, także o zamknięciu się w barcelońskim Karmelu. Poddała się jednak życzeniom rodziców i 24 marca 1799 roku poślubiła Teodora de Mas. Małżeństwo okazało się bardzo dobre. Joachima powiła 9 dzieci. Po przejściach wojennych mąż zmarł. Joachima miała wówczas 33 lata. Nie zniechęcała się. Znów zapragnęła wstąpić do zgromadzenia kontemplacyjnego, ale posłuchała spowiednika ojca Szczepana, kapucyna, i poświęciła się wychowaniu dzieci. Troskę o własne dzieci połączyła z troską o dzieci potrzebujące pomocy, zwłaszcza biedne. Potem usunęła się do Masco Escorial, pod Wich, i tam wraz z innymi założyła zgromadzenie karmelitanek miłości. Początki nie były łatwe. W czasie wojny siedmioletniej została nawet uwięziona, potem musiała uchodzić do Francji. Do kraju wróciła w 1843 roku. 6 lat później, złamana chorobą, zrezygnowała z rządów w zgromadzeniu. Zmarła w opinii świętości w Barcelonie w dniu 28 sierpnia 1854 roku, pokonana przez cholerę. Beatyfikował ją w 1940 roku Pius XII, kanonizował zaś w roku 1959 święty Jan XXIII. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętą Joachimę w swoim kościele do chrześcijańskiego wychowywania młodzieży i pomocy chorym. Spraw, abyśmy za jej przykładem ochotnie oddawali swe życie w posłudze naszym braciom i siostrom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.